Jakie są powikłania, czy jakie są problemy związane z laserową korekcją wzroku, czy można oślepnąć? Podczas laserowej korekcji wzroku nie można oślepnąć. Oślepnąć można przy zabiegach refrakcyjnej wymiany soczewki, przy zabiegach implantacji soczewki fakijnej lub przy operacji zaćmy. Podczas laserowej korekcji wzroku nie wbijamy się wewnątrz oka, dlatego pacjent nie ma możliwości oślepnięcia, niemniej jednak wzrok może się pogorszyć po laserowej korekcji wzroku, mogą powstać blizny rogówki lub jakość widzenia też może się pogorszyć, niemniej jednak jest to bardzo rzadkie. Innym bardzo częstym pytaniem jest, czy laserowa korekcja wzroku boli, czy czuje się ból podczas zabiegu. Ból jest bardzo relatywny. Dla niektórych pacjentów nawet dotknięcie oka po znieczuleniu może być bardzo nieprzyjemne, a niektórzy pacjenci po laserowej korekcji wzroku pytają się, czy zabieg, czy już zaczęliśmy, czy jesteśmy w trakcie zabiegu i praktycznie nie było to w ogóle nieprzyjemne dla pacjenta. Dlatego to wszystko zależy od indywidualnego pacjenta. Zawsze, jeżeli jest konieczność, zawsze dodajemy więcej znieczulenia, staramy się, aby ten zabieg był dla pacjenta jak najbardziej komfortowy, pomimo mało komfortowej lub dyskomfortowej sytuacji. Trzecie często zadawane pytanie to jest, jak szybko będę widział po zabiegu. I tutaj to wszystko zależy od typu wykonywanego zabiegu. Najszybsza rekonwalescencja po laserowej korekcji wzroku jest po metodzie femtolazji, gdzie pacjent już widzi bardzo dobrze następnego dnia. Najpowolniejsza rekonwalescencja jest po wszystkich zabiegach powierzchownych, na przykład po trans-PRK, po PRK lasek lub EBK, gdzie najpierw nabłonek musi się zagoić. Podczas tego procesu zakładamy pacjentowi soczewkę opatrunkową. Po zdjęciu soczewki opatrunkowej pacjent widzi 30, 40, 50, 60%, wszystko zależy od tkanki pacjenta. Po miesiącu pacjent już widzi dosyć dobrze, a pełną ostrość wzroku uzyskuje pacjent dopiero mniej więcej po około 3 do 4 miesięcy. Oczywiście wszystko jeszcze raz zależy od tkanki pacjenta. I zabiegiem pośrednim, gdzie pacjent szybciej widzi niż po zabiegach powierzchownych, ale powolniej niż po metodzie femtolasik, jest metoda mikrosoczewkowej laserowej korekcji wzroku, gdzie wyciągamy soczewkę z rogówki utworzoną laserem femtosekundowym. Są pacjenci, którzy widzą już następnego dnia bardzo dobrze, a są pacjenci, którzy potrzebują kilka dni, kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy, aby uzyskać pełną ostrość wzroku. I każda tutaj metoda korekcji wzroku ma swoje wady i zalety. Nie możemy powiedzieć, że jedna, druga lub trzecia metoda jest najlepsza dla całej populacji, dla wszystkich, tylko zawsze wybieramy metodę pod danego pacjenta. Na przykład dla jednego pacjenta może to być metoda femtolasik, dla innego SmartSight, a nawet transperka dla trzeciego pacjenta. Dlatego tutaj chodzi o idealny wybór dla danego pacjenta, aby uzyskać jak najlepszy efekt.